Mamy godzinę 18:07. Dzisiaj o godzinie 20 kończy się Hellevator. Została nam godzinka i 53 niecałe minuty. Z Hellevatora w zasadzie nie nagrałem nic na kanał, ani w ogóle jakoś go tak, no, pominąłem. Z racji tego, że startował w ten sam dzień co EU8, co nowa klasa postaci, skupiliśmy się głównie na tym. Jeżeli chodzi o jakieś zmiany w Hellevatorze, to tak naprawdę jest tylko jedna fajna zmiana. Zaczniemy może od W60, bo tutaj z tego, co ktoś mi pisał, musimy docisnąć. Zobaczcie, jaka tu jest w ogóle close. No close, generalnie walka, nie? Między pierwszą a drugą gildią. Także zaraz to ogarniemy. Co zmienili w tym Hellevatorze? Oczywiście można sobie sprawdzać na SF Toolsie, macie tam symulator Hellevatora. Teraz mamy motyw przemoc, mamy coś takiego jak symulator windy piekieł na SF Toolsie. Można sobie sprawdzić, jakie mamy procenty na danego przeciwnika i w ogóle na wszystkich w Hellevatorze. Dzięki czemu możemy sprawdzać, czy kolejnego ubijemy, czy ubijemy. Rozumiecie, o co chodzi. Także no, to może wielu osobom pomóc. Teraz już się edycja kończy, ale w jakichś kolejnych warto o tym pamiętać. I co mogę więcej dodać? Zmian tutaj za dużo nie było, Hellevator działa tak jak wcześniej. Natomiast jedna bardzo fajna zmiana, którą dodali, to to, że teraz przekąski się stakują. Jak kupujemy tą samą przekąskę, na przykład tutaj ciasteczko, to ona się stakuje, możemy sobie nakupić takich ciasteczek, na przykład 20, chyba max to jest 24, jak dobrze pamiętam. I po prostu już się z tym nie męczyć, tylko sobie na spokojnie klikać. To jest bardzo fajna zmiana. I teraz to właśnie zrobimy tutaj na W60, bo jak widzimy, jest naprawdę close walka. Także zacznijmy od klikania na tym serwerze. Jak kupimy złotą, to nam podmieni tą zwykłą. Musicie o tym pamiętać, ja coś takiego ostatnio odjebałem. Także warto pamiętać, żeby tego nie kupować, tylko jak już kupujemy zwykłe, to lecimy ze zwykłymi. No ciężko tutaj te złote się kupuje, więc rozumiecie sami. Ja wolę tu zdecydowanie... Oj, tu znowu złota. Wolę się skupić na tych, może jeszcze zraz. Znowu złota. Znowu złota. Jezu, jakie szczęście do tych złotych. Dobra, no i mamy 22. Mamy zestakowane i teraz możemy sobie klikać. Witam cię, Mike, witam serdecznie. Czemu nie mam dropów? Konto połączone. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, czemu nie masz dropów. Bardzo możliwe, że nie skończyłeś poprzedniej edycji dropów do końca i przez to teraz na przykład masz zaczęty drugi set i musisz czekać, aż odpalą drugi set. To będzie prawdopodobnie w poniedziałek. Uwaga, da się też zużyć, kupić złoto i potem znowu stakować. No tak, tak, można tak zrobić. Oczywiście, że tak. Oto taki sam motyw jak u ciebie w domu aktualnie. A że przemoc. O kurwa, tekstu, no to... Nawet śmieszny żart, Teksu, nawet to ci wyszło. Czy nie jest rozmazana kamerka? Mały, kamerka jest tak ostra, jak ja jestem ostry dla ciebie, bo jesteś niemiły. Już kamerka jest ostra. Dobra, dobiliśmy do 226. Teraz możemy dalej lecieć z ciastkami. Możemy te złote kupić, jak nam tak często lecą. Powiedzmy, że 3. Już mnie zwyzywał? Nie zwyzywałem. Powiedziałem, że jestem dla ciebie ostry i taka jest prawda. Dobra, tu nam ładnie padło. Jeszcze możemy tych ciastek trochę nakupać. Nie wiem, gdzie ja tu mogę dobić. No, rekord mam 230 w teorii. Też nie będę tu jakoś nie wiadomo ile klikał. Ale no, chyba warto. Chyba warto poklikać, pomóc. Ja kupiłem złote? Nie, nie kupiłem złotych, dobrze. Warto chyba pomóc gildyjce. Także polecimy dalej. Teraz mamy zwiada, to on jeszcze nam padnie łatwo. I jesteśmy na 230. 230 to jest woj. No, na następnym magu się raczej zatrzymamy już. Chociaż ja też na żadnym koncie tak jakoś bardzo tego Hellevatora nie klikałem, powiem wam szczerze, nie dociskałem jakoś mocno. Ogień, bo tu walka na styk, no właśnie widzę, no właśnie widzę. Ty pewnie jakoś 238 albo 245. No mógłbym użyć kalkulatora do Hellevatora, ale mi się nie chce. Ze złotymi piwami polecam? Tak, no teraz może, to jest kto? To jest mag, no właśnie. I może na tym już się będziemy musieli zatrzymać, w sensie zatrzymać, kupić po prostu inne boosty zamiast ciasteczek. Jak tam w ogóle te punkciki? O, przegoniliśmy, zobaczcie, już jesteśmy pierwsi, ale no jeszcze jest dużo czasu, jeszcze może Atrium podgonić. Także zobaczmy. Natomiast Fezix, odpowiadając jeszcze na twoje pytanie, u mnie dropy na kanale są. No te już chyba nie klikniemy, dobra, to niech będzie to. Kryty nam się przydadzą na Magusia. No spróbujemy, spróbujemy jeszcze troszkę podgonić. Jakir pisał, że się nie zatrzymujemy. Nie, nie. Dzisiaj jedno piwko tylko. Jedno piwko tego dla lepszego samopoczucia, że tak powiem. Ale tylko tyle. Dobra, może zobaczymy te procenty jednak. Na 232 mamy 0,04%. Złote piwo mówi, żeby dodać. No spróbujmy na złotym piwku.
Złote ciasteczko, piwko zwykłe. Złote piwo, dobra, zobaczmy. Już piję wodę, Krzysiu. Proszę bardzo. Jak kupisz, to zobacz, ile ci daje z ręki ataku i zobacz sobie. 3,5% prawie, okej, no dużo nam to dało. O, dobra. Siadło. Okej, teraz ładnie idzie. Teraz mamy jakiegoś woja. Ale tu już zaczynają być bloki. Może zwykłe piwko pomoże. No zdrówko, kochanie, zdrówko, oczywiście, że tak. Dobra, to nam jeszcze siadło. 2-3-8 raczej nie do przebicia. A to jest maguś. Tak, to jest maguś. Dobra, sprawdźmy ze złotym piwkiem od razu, bo już mam tutaj dodane takie statystyki. 2-3-8. 1,5% mamy na 2-3-8, ale potem 240 to też jest magii, mam na niego mało już. Dobra, dobra, no to na tym serwerze powiedzmy, że docisnąłem tyle, ile się dało. Może i mógłbym troszeczkę więcej, ale no, rozumiecie, jak to jest. Mamy póki co 3000 przewagi. Zobaczymy, jak to będzie dalej szło, ale no mówię, walka na W60. Serwer, który ma ponad rok swoją drogą i nadal jest tutaj tak bardzo close między dwiema gildiami. O kurde, zobaczcie, jak oni tu klikają. No, no zbliżają się do nas, zbliżają się do nas w dość szybkim tempie, nie? Ale nieważne, może tu jeszcze potem coś dociśniemy, lecimy dalej. EU1, jak to wygląda na EU1? Na EU1 mamy... No nic się nie zmieni. Na EU1 się nic nie zmieni. Więc tutaj po prostu sobie dociśniemy do naszego maksa, to było 212. Bo i tak nic to nie da. Sianko Demiens, witam serdecznie. Miałem wam w ogóle robić... Gdzie... W sensie, gdzie dojdziemy na naszym magu, nie? Bo to jest jednak najwyższy level, 5-3-6 chyba w tym momencie, jak dobrze pamiętam. No ale niestety z racji EU8 zapomniałem o tym i nie klikałem, ale może dzisiaj sobie spróbujemy. Zobaczę zaraz, jak to na tym W50 wygląda, jak tam jest tabela i tak dalej. Czy jest w ogóle sens jakoś mocniej dociskać. Mamy 211. I jeszcze jeden, dawaj, dawaj. Na EU8 graj, do EU8 też zaraz dojdziemy, dobra. Mamy 212, tu już nam daje sam goldzik, okej, może być. Lecimy dalej. Czy na EU5 coś się zmieni, jeżeli chodzi o Elevator? Również nie. Również przez te niecałe, przez te półtorej godziny już w sumie, również się nic tutaj nie zmieni. Mamy trzecią pozycję. Czwarta pozycja daleko za nami. Druga pozycja długo, dużo przed nami. Więc to można olać. Czemu zmieni Kakir? A co by się jeszcze miało zmienić? A, że Imperium może wskoczyć na top 3? No chyba, że komuś doliczy punkty, ale nie wiem szczerze. Czyli na EU5 też możemy klikać bez jakiejś tam, bez jakiegoś większego tryhardu. Ile tu mieliśmy maksa? 166, okej. Nie no, świruję, chciałem podkręcić, a okej. Niech będzie. Wyciągnęła się? Wyciągnęła się? Nie właśnie. Nie możesz się wyciągnąć. Sadek. Najlepsze jest złote drzewko. Jakie złote drzewko? W sensie to nakryty. O to ci chodzi, Ripley Jones. No jest całkiem niezłe, to prawda. A tu nie? Tu? Biblet hump. Dobra, dobiliśmy do swojego maksa. Tu jeszcze możemy odebrać. Lecimy dalej. EU8, właśnie. Powiem wam tak, EU8 również jest bardzo close, zobaczcie. No tutaj w ogóle między top 1 a top 2 jest close, bo to są 3000 punktów niecałe. Ale jeżeli chodzi o top 3 i top 4, no to mamy 7000 punktów. Strasznie, no spadliśmy niestety. Niestety spadliśmy. Tutaj no sporo osób jakoś bardziej się nie przykłada. Chociaż, czy ja wiem, tak około stówki jak każdy dobił, to nie jest zły wynik. Mam maksa już niestety, no właśnie. No szkoda, bo praktycznie całą edycję Elevatora byliśmy na top 3 i chyba, nie wiem, 2 dni temu albo coś koło tego spadliśmy na top 4. Bardzo close w punktach, no ale jest jak jest, jest jak jest. No my tu jeszcze spróbujemy troszeczkę pocisnąć. Zacznijmy sobie od ciasteczek, może nawet złotych. Niech będą to ciastka złote, postakujemy sobie troszkę, dokładnie, pyk. No tak minimum 20, żebyśmy mieli. Bo te 20 to robimy z bomby. Także zobaczmy. Kurwa, i zmisowałem złote, no nie wytrzymam. Rozproszył mnie twój telefon, kochanie, wiesz? Przepraszam. Nic się nie dzieje. Ale no zdarza się.
No daj jakieś złote, proszę, mamy tylko 6, dobra. Jezu, te złote są tylko w dwupakach? Nie ma jakichś większych? Czy po prostu ciężko trafić? Siemanko specjalista, witam cię serdecznie. Gorąco tu się robi bardzo, otworzyłabyś okienko? Nie, bo mi jest zimno. A, no dobrze. To nie otwieraj okienka w takim razie. Nie no, nie musisz, jak ci zimno. Jest naprawdę gorąco. No i to bardzo. O nie, są! Złapaliśmy poczwórne, więc gicior. Sianko Simon, witam serdecznie. Szukamy dalej w takim razie złotych ciasteczek. Szukamy, szukamy. Pewnie, że tak. Jezu, ale ciężko te złote już. Szczerze mówiąc, to wolałbym tych zwykłych. Zobaczcie, te złote lecą tak rzadko, że to jest dramat. Co mówisz? Nic. Sianko Johnson, witam serdecznie. Patrzy, czy nie wyskoczyła? Nie, nie. Patrzyłem po prostu, czy da sobie radę, a jak nie, no to poszedłbym pomóc. Dokładnie. No daj te złote, kurwa no. Jezu, nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Zeskipowałeś już chyba ze 3, bardzo możliwe, no ale widzisz, jestem tutaj regularnie rozpraszany. No czym? Ja nie mówię, że ty mnie rozpraszasz. Tyle alertów, tyle wiadomości na czacie, co chwilę się coś dzieje, no nie idzie się skupić. A co dają w ogóle te złote ciastka? A, więcej łupów. Chyba te zwykłe dają 10%, dokładnie, a te mi dają 12%. Czy to tak dużo zmieni? No nie, niekoniecznie. Skipnęłeś kolejne? Jezu, jestem głupi. No zwykłe skipnąłeś. Nie? Znaczy zwykłe skipuję, nie? Ale jeżeli faktycznie skipnąłem złote, no to jestem głupi. My tutaj kupujemy złote. Tylko i wyłącznie. Ale zobaczcie w ogóle, jak nam... W ogóle nam te złote nie lecą. Dobra. Zużyjmy te złote i kupimy zwykłe. Nie chce mi się. Tak jak mam być szczery. Pyk, okej. I teraz zwykłe. Ile ja tam miałem? 14 chyba. To teraz kupię powiedzmy 6. Żeby dobić do tego 104, co byłem. No dawaj, dobra. To jeszcze nam upadło, pięknie. No 6000 punktów, 1000 punktów dobiłem. 1000 punktów za wiele nie zmieniło w tej walce. Niestety. Co bym tu mógł jeszcze kupić? Może jakieś kryty? Czy ja bym tu mógł iść dalej? O, proszę bardzo. To nam padło z bomby. Piweczko też możemy kupić. Jakie tu są w ogóle maksy? 114, ale to mają 260 levele. Oni mają po 30 leveli więcej od nas ponad. To raczej ciężko. No i ten mag zasrany, no właśnie. Dobra, spróbujmy może jeszcze z krytami złotymi. Może by siadło. Magusie na nekro są przejebani, to prawda. Złote piwka polecam spróbować. Spróbujmy złote piwko. Jeżeli nam w ogóle poleci. Bo na razie lecą same zwykłe. I kryty złote. Co nam nagrzale dzisiaj? Co nam dzisiaj nagrzale? Kiwi z truskawką, no. Ale jakieś to kurwa takie kwaśne. Właśnie kiwi bardzo czuć. No. Dokładnie. No daj te złote piwka, Jezu. Jaki kod na Elevator? Kod na Elevator chyba już nie działa, wiesz? Kod na Elevator chyba już się skończył. Nie, dobra, nieważne. Spróbujmy na tych krytach jeszcze trochę poklikać. No bo i tak jak tego ubijemy, to już za chwilę się znowu zatrzymamy. Sianko jebaś Disa. Siema rolniczku, jebaś Disa, dokładnie. No my tu przelecieliśmy te 20 pięter na ciastkach i podbiliśmy o 1000 punktów, nie?
Także za dużo nam to nie dało. Sprawdźmy jeszcze w ogóle tabelę naszej gildii. Z ciekawości. Po tym jest zwiad i znowu dwóch magów, no. Kto tutaj, o, deki w ogóle nie dobił. Ma 20, jest 20 do tyłu. Tutaj widzę, że są na maksie. Tu wszyscy na swoim rekordzie, tu dosieg jeden tylko może dobić. O, Pawka w ogóle nie bił. No będą te osoby podmieniane, ale to już po Elevatorze. Może jakimś cudem by nam się udało to top 3 wbić. Oczywiście jeszcze dzisiaj będziemy odbierać. Pawka skończył, wiem, słyszałem, ale myślałem, że jeszcze ten Elevator poklika. Oczywiście jeszcze tutaj będziemy odbierać nagrody o 8, więc zobaczymy, jak to się finalnie skończyło. No ale chyba niestety to top 4 w tej edycji. Ale spokojnie, to jest pierwsza edycja. W kolejnej może się naprawdę dużo zmienić. Lecimy dalej. Teraz mamy Magusia. No i jeżeli chodzi o Elevator na W50. No też raczej się nic nie zmieni, nie? Na takich starych serwerach, no W60 jest wyjątkiem, ale no raczej taki ten ranking jest widoczny. Tutaj jedna osoba dokładnie, ponad 100 koła, 125 prawie koła. Także tu się nic nie zmieni, możemy dolecieć. Dobiłem do 326 swojego maksa na magu, na 536 levelu w tym momencie. Jakbym użył ciastek i tak dalej, bardzo możliwe, że poleciałbym dalej. Może nawet do jakieś 350 albo coś takiego. Ale szkoda na to grzybów. Szkoda kupować... No, generalnie boostów i tak dalej, nie? Skoro nie ma jakiejś close walki na tym serwerze. Ja do 401 dolazłem, a na którym levelu, Brisinger? Przypomnij, jaki ty masz level. Ty masz chyba jakiś wysoki, do 401 to nie jest za mało? 615, no właśnie. Chociaż ty pewnie klikasz Elevator Free to Play, to nie ma co się dziwić. Rycerze na pudle? A, że top 3? Ale wy już chyba mieliście top 3. Jak dobrze pamiętam, bez ciastek, okej. Wy już chyba byliście na top 3. W tamtej edycji? Albo nie? Nie wiem. Nie pamiętam szczerze. Nie mieliśmy. Nigdy nie byliście w top 3 w Elevatorze, odkąd ten serwer istnieje? O kurwa, to nawet nie wiedziałem. Na W56 brązowe tło, no i gitara. Top 3, w sensie top 1, 2 i 3 w Elevatorze nie różni się niczym, tylko kolorem tła, nie? Więc no jakby nie ma to większego znaczenia. No chyba, że komuś bardzo zależy na tym tle, ale... Zobaczcie, no my tu już podbiliśmy swój rekord i możemy lecieć dalej, bez żadnych boostów ani bez niczego. Siemanko, Yashimari. Teraz mamy Goldzika, to jest jakiś Void, dobra, starszy. Nie ma co bardziej dociskać. Poczekajcie, ja chciałem jeszcze sprawdzić top, w sensie EU8, i jak tu wyglądają nagrody, czym się różnią. Dostaniemy 2000 mniej kryształu, 2000, 3000 w sumie mniej metalu, troszeczkę mniej golda. No ale to są groszowe sprawy, nie? To są bardzo groszowe sprawy. Dobra, lecimy na W55. O kurwa. My tu mamy top 3. Jezu, jaki dramat. To Elder w ogóle. 442 średni, my mamy 400... Co kurwa? Mamy mniejszy średni od nich? Kurwa, co się na tym serwerze zadziało? Jezu, jak miło się czasem obudzić po paru miesiącach, jak nie śledzisz rankingów serwerowych. W sensie gildyjnych na serwerze. I się budzisz, a nagle twoja gildia z top 1 się robi top 3. Tak o. Ciekawe. No ale dobrze, no tutaj też się nic nie zadzieje. Jak widzimy, 300 tysięcy punktów straty ma top 4 do nas. My mamy 200 koła. Także no, jaki my tu mamy max? 2, 4, 3, dobra. To dolecimy do swojego maksa i tyle. Jeżeli chodzi w ogóle o Elevator, zaniżasz poziom w gildii? Jak zaniżam? Jak mam 463, a średni to jest 400, który? 33. Zawyżam o 30 leveli, co ty pierdolisz? Chyba się spało na lekcjach matematyki. Tak mi się coś wydaje. Natomiast w ogóle jeszcze wam powiem, że te ciastka, których używaliśmy tam na kilku serwerach, to jest naprawdę potężny boost. Jak pewnie pamiętacie, na E40 od kilku edycji leciałem na samych ciastkach. Tą edycję nie, ale to tam zaraz powiem dlaczego. Natomiast
O, w ogóle przebiłem swojego maksa znowu. No właśnie to jest to, że ja ten Elevator tak trochę opluwałem na tych serwerach i tak klikałem, żeby tylko klikać, nie? Bez jakiegoś tam większego zainteresowania. Powiem wam tak, ciastka są OP. Zaraz wam tutaj pokażę dlaczego. Na S40 od kilku edycji leciałem sobie na samych ciastkach. Dobra, tu już sam gold, nieważne. O, subik! Zobaczcie, leciałem od samego początku na ciastkach na E40, od pierwszego do kolejnego przeciwnika. Dopiero jak miałem bloki, to no tam używałem innych jedzonek. Natomiast spójrzcie na moje karmienia. Mamy tutaj po 3000, światła mamy 3300, nie? Gdzie dla porównania W50, które jest młodsze o 3 miesiące od E40, zobaczcie. Mamy bardzo podobną ilość jedzonek, światło mamy mniejsze o 130. Ale widzicie, a 3 miesiące no to jest jednak dużo, nie? 3 miesiące to jest naprawdę sporo. Więc zobaczcie jak nadgodziłem jedzonka w tych pupilach na S40, lecąc właśnie samymi ciastkami od paru edycji. Także no mówię, ciastka są OP, jak ktoś ma taką możliwość. To jest oczywiście drogie i monotonne, żeby tak lecieć od pierwszego do ostatniego przeciwnika, którego możemy zrobić na luzie na ciastkach, no ale dużo to daje, nie? Naprawdę dużo to daje. Dokładnie tak jak Karondor pisze, można również klikać tylko ciastka na tych, które mają owocki do wygrania. Jak kupię z twoim kodem, to gdzie mam ci to wysłać? Na PW na Discordzie, na Instagramie na PW możesz, na mailu możesz screenka wysłać, gdzie ci wygodniej. Jaki masz max level postaci? 536 na Magusiu, na W50. Dobra, lecimy dalej, teraz W58, co tutaj się dzieje? Na W58... No jest niby close między top 2 a top 3, ale raczej już tylu punktów nie nadgonią w te półtorej godzinki. Mlem top 1, my już tutaj od ostatniej edycji, albo jeszcze nawet od przedostatniej, że tak powiem, niestety spadliśmy z top 1, mamy top 2 ciągle. Szkoda, szkoda, ale trudno. Jaki tu jest mój max? 2-4-2. Dobra, to do 2-4-2 sobie dobijemy. Muszę się nacieszyć ostatni raz złotą ramką, bo pewnie niedługo łączenie S1, S6. No, bardzo możliwe. Ale w sumie ciekawe jest to łączenie S7, S17. Takie trochę z dupy. Ale widocznie te serwery mają najmniejszą aktywność. Oni to tam mają jakoś w swoich statystykach. Witam cię Pilnek, witam cię serdecznie. Muzyka z suba się idealnie skleiła z muzą z gry. W ogóle kurde, dzisiaj jest niedziela. Zazwyczaj w niedzielę jest więcej widzów, bo dużo osób sobie siedzi w domu, odpoczywa. A tutaj no widzów jest mniej zdecydowanie. Chociaż i tak sporo, no ale mniej. I czat jest jakiś taki dzisiaj wolny, spokojny. Nawet bym powiedział, że delikatnie wymarły. Cianko Tiamin, witam cię serdecznie. S18 też będzie łączone? Na razie nie. Ale bardzo możliwe, że w przyszłości będzie, no. Tutaj nowy VIP, wierny widz. Witam, witam Tiamin. Zmęczony życiem? Może tak być. No powiem wam tak. Znowu klejesz, elegancko. No trzeba opić zwycięstwo na S40, tak? W Elevatorze. Dobrze, dobiliśmy do naszego maksa tutaj. O, za wiele to nie zmieniło. Nic tu się raczej nie zmieni w tym rankingu. Okej, teraz mamy W60 już mamy z głowy. Oj, o kurwa. Spadliśmy. Ale co zrobić? No jest jak jest. Może się jeszcze ktoś tutaj podbije. W ogóle Cliffek jak na kurwia. Cliffek to jest taka bestia na tym serwerze, że to jest coś niesamowitego. Co prawda on nie stopuje lochów, ale... Ale i tak. Na zdrówko. Zobaczcie, Cliffek ma tutaj w zaokrągleniu 38 koła podstaw, gdzie my mamy w zaokrągleniu... O kurwa. My mamy 14 koła w zaokrągleniu. Boże, 18 koła. Czyli Cliffek, ja pierdolę, jak on to zrobił? Pojebane. Witam cię buszujący w trawie, witam. Cliffek na W60 ma lepsze podstawy niż Cliffek na W54. No Cliffek chyba każdy legendarny lok napierdala pod golda. To jest niesamowite. 28k, tak no. Ale to i tak jest o wiele więcej. Dobra, W60 mamy ogarnięte powiedzmy, no i teraz S40. Czyli taka wisienka na torcie, można by powiedzieć. Nie wiem jak to się stało, bo cały Elevator przegrywaliśmy. A nagry wygrywamy. No ale to jest oczywiście to zgranie, tak?
To jest oczywiście to zgranie z ekipy gildyjnej na S40. Znowu pokazana dominacja. Raczej już tutaj się nic nie zmieni do końca. Ale również tutaj poklikamy na ciastkach. Tylko na zwykłych, bo złotych mi się nie chce szukać. Ale również sobie poklikamy na ciasteczkach. Zobaczymy, gdzie tutaj uda nam się dobić. Nasz max w tym momencie to jest 292. Może by się udało do 300 plus dobić. Zobaczymy, ale to za momencik. To za jakiś czas. Codziennie piwowaliście? Nie. Co ty gadasz? Nie codziennie. Następne piwo będzie bardzo możliwe, że w sobotę, jeżeli będzie stream w sobotę. A pewnie będzie, więc raczej w sobotę, ale to jakieś delikatna podkładka. Tak ze 3-4 desperadosy może. Kiedy? W sobotę za tydzień. A przed tym? Przed drunk streamem. Żeby się za szybko na drunk streamie nie najebać, to się najebę dzień wcześniej i wtedy na drunk streamie będę mógł więcej wypić. Taki jest plan generalnie. No i potem za tydzień w niedzielę jest drunk stream. I co? I potem już długo, długo nic. Potem już długo nie będzie alkoholu na streamie, bo nie ma co przesadzać, tak? Nie ma co przesadzać. Więc może w lutym. Dobra, spróbujmy jeszcze tu dalej pocisnąć, żeby to 300 plus chociaż przebić. W ogóle pierwszy raz od wielu, wielu edycji nie jesteśmy tutaj top 1 w punktach na tym serwerze. Aż mi dziwnie, no ale mówię no, powtarzam. Niestety dość mocno oplułem ten Elevator na wszystkich kątach. Derek Torek, do dzisiaj do północy jest event na czarne gemy. Do dzisiaj do północy. Dobra, to jest kto? To jest Maguś. Dobra, dobiliśmy 300, mamy maga. Niech będzie. I tak mówię, raczej się tu już nic nie zmieni. Okej, okay, no i tyle. Tyle jeżeli chodzi o jakieś klikanko. Więcej już raczej nie pocisnemy. W sensie moglibyśmy, ale ciężko. Zobaczmy jeszcze U8 jak to wygląda. No, no te 6-7 koła punktów ciągle przewagi. No mówię, no raczej tutaj już i my nabijamy trochę i oni nabijają. Po prostu Karo to Chevy jest nie do pobicia, a Karo jest top 1? Nawet nie zwróciłem uwagi. Bez kitu, Karondor jest top 1, no. Pocisnąłem jeszcze dwóch tutaj. Ale no już więcej raczej nie damy rady, z racji tego, że to jest kolejny mag, ale walka była close. O ile my tam przegrywaliśmy? Przecież przegrywaliśmy już o kilka tysięcy punktów i znowu skoczyliśmy na top 1 i 3 koła przewagi około. Starczy mamy to chyba? No też mi się tak wydaje. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Było 10 tysięcy straty 5 minut przed końcem. A, no to widzisz. Kurwa, mocna waleczka. Ale dobra, skończyliśmy na top 1. Okej, mamy godzinę 20, koniec Elevatora. Sprawdźmy sobie nagrody na szybko, jakie tutaj dostaliśmy. To możemy jeszcze poodbierać. EU1. Nie ma zaskoczenia, top 3, nic tutaj się nie zmieniło. Takie nagrody. Jak widzicie mamy 7 dni. Mamy 7 dni na odebranie tych nagród. I z tego co kojarzę, to jak w te 7 dni gildia wbije rycerzy więcej, podbijecie jakiś poziom kopalni klejnotów, podbijecie poziom postaci, to ten beryl będzie mocniejszy. Więc może warto go odebrać później. Dobra. Raczej to nie będzie działać na razie, może jutro, może po północy, nie mam pojęcia co się stało. W każdym razie mamy tutaj, jakie nagrody dostajemy. Bez Elevator, bez kitu. Jakie nagrody dostajemy na danym levelu mojej postaci i za dane miejsce. Także, no na EU5 również top 3 mówię, bez zaskoczenia. EU8, jak się skończyło EU8? No niestety, czwarta pozycja, o jest. No bardzo nam odjechali. Na 16 koła punktów nam odjechali. No ale trudno. Berylka dostaniemy, tak? Kurde, ale chciałbym to odebrać. Zobaczyłbym, jakie beryle lecą. Ale się nie da. Nikt nie może odebrać nagrody z Elevatora obecnie. Ciekawe. Dobra, W50. Na W50 ile golda? Top 2. To możemy jeszcze odebrać. O, zobaczcie.
Na W50 536 level 476,5 miliona golda. No ale tu niestety też nie możemy odebrać. Lecimy dalej. Tu też bez zaskoczenia. 214 milionów golda, tyle kryształu i tak dalej, ale niestety nie możemy tego odebrać. W58 top 2. Też nie możemy tego odebrać. Nie wiem, o co chodzi. Na 615 levelu już miliard golda daje? O, to zajebiście. W60, gdzie chyba w tej edycji z serwerów, oczywiście, na których ja gram, walka była najbardziej close. Tak jak pisał tekstu, chyba 10 tysięcy punktów na 5 minut przed końcem. Nie wiem, czy dobrze widziałem. Tak, 10 tysięcy straty 5 minut przed końcem. Już można, już działa, odebrałem? Dobra. To tu najpierw odbierzemy. Cyk, działa, bez kitu. Złote tło i helewejtorek. Berylek 1326. Pięknie. Piękny beryl. Dobra, to lecimy znowu w tą stronę, tylko już tak na szybko. Tu mamy srebrne tło, prawie 1500 beryl. Również świetny, bardzo mocny. Tu jaki berylek? Również prawie 1500, zobaczcie. Również prawie 1500. Na W50 jakieś 1800 plus bym przytulił, tak szczerze. Zobaczmy. Nagroda odebrana. 1804, dobra, siadło. Siadło 1800 plus, potem go sobie gdzieś tam wrzucę. Już teraz nie będę sprawdzał. EU8 to zaraz. Tutaj top 3, jaki berylek? 577, no w sumie tu kopalnie zacząłem podbijać dopiero. Także no tutaj różnicy nie ma z ostatnimi berylami. I EU1. Tu też jestem w sumie ciekaw. EU1 1123. Gdzie my mamy gemiki po 900 jeszcze co niektóre. 910. Także też fajny buścik do statystyk. 2119 beryl. Ło, to zajebisty. Zajebiście mocny. Dobra, W60. A, to już odebraliśmy. No mówię, tutaj walka była bardzo, bardzo close. Do samego końca. No i mamy jeszcze S40 na sam koniec, gdzie po raz kolejny pierwsze miejsce, mimo że początek był bardzo, bardzo ciężki. Dużo traciliśmy do drugiej gildii The Last Dance, no ale finalnie jesteśmy top 1, złota rameczka również, złote tło w zasadzie, nie rameczka. 400, prawie 40 milionów golda i berylek 1727, który w sumie nie jest taki mocny. Tu już mi lecą co niektóre 1800 plus, więc mógł mocniejszy polecieć, ale damy na jakiegoś pachołka. No i tyle. I tak, a jeszcze EU8, Boże, zapomniałem o EU8. Niby w teorii mógłbym poczekać i to odebrać później, ale odbiorę to teraz. To już będzie na jakieś tam klikanie lożków za parę dni pewnie, jak będę nagrywał z EU8 znowu. Odbieramy, cyk. Fajny boost metalu, fajny boost kryształu. I mamy 350 beryla. No nie jest za mocny, ale oczywiście z bomby wkładamy go do broni. Zawsze to jakiś buścik. Zawsze to jakiś buścik. Lepsze to niż czarny gem, no nie? I na pewno procenty na lochy fajnie wzrosną. W ogóle ten EU8. Event na czarny piątek. Jeszcze koniec elevatora, beryl i tak dalej. No strasznie mocny początek nowego serwera. Strasznie mocny start. Ale zajebiście. Zajebiście. No tylko szkoda tego trzeciego miejsca, bo mówię. Bo no praktycznie całą edycję byliśmy top 3. To nawet było widać na streamach, na odcinkach. A na dwa dni przed spadliśmy, a teraz to w ogóle strasznie duża strata punktowa. No ale trudno zdarza się. Trudno zdarza się, jest jak jest.